Na tej lekcji powiemy sobie, w jaki sposób zrobić obraz w perspektywie przy pomocy narzędzi transformacji warstw, no i tego, co w sumie już wcześniej było powiedziane na innych zajęciach. Na początek sobie tworzę zupełnie nowy obraz. Powiedzmy, że to będzie obraz, no niech będzie 600 na 400 pikseli, tak żeby nie był za duży, czyli takie 3 do 2. Dajemy sobie OK. Oczywiście tutaj mi się zrobiła warstwa przezroczysta. I na początek, co tutaj powinienem zrobić? No, dać jakieś niebo, prawda? Czyli sobie wykorzystamy gradient. Gradient, który można stworzyć, albo też można wykorzystać ten, który już tutaj jest do dyspozycji. Z listy gradientów. Może być to też taki, powiedzmy, taki gradient zachodu słońca można zrobić, czy też można zrobić w nocy, taki, powiedzmy, obraz. Wszystko jedno. W każdym bądź razie nakładam sobie jakiś gradient. Jeśli będę chciał zmienić sobie kolorystykę gradientu, zawsze można to zrobić. W każdym bądź razie robimy sobie gradient na początek i tutaj będzie nam potrzebnych naprawdę wiele różnych warstw. Na początek musimy jeszcze stworzyć sobie warstwę z liniami pomocniczymi, tak? Czyli tworzę sobie nową warstwę, która będzie warstwą przezroczystą i na tą warstwę wybieram narzędzie ołówka, nie pędzla, tylko ołówka, jako jeden piksel. Jako jeden piksel, tutaj jest rozmiar 3 piksele, a to w zupełności wystarczy, można dać 2 piksele. I na początek robię tak zwane linie, które przecinają mi, będą mi przecinać cały ten mój obraz na tak jakby dwie części. No tutaj dwie części, ale takie krzyżowe. W sumie powstaną cztery takie trójkąty. I tutaj dobrze by było, abyśmy sobie też włączyli siatkę. Siatkę, gdzie tą siatkę sobie skonfiguruję w taki sposób, że będą tutaj krzyżyki 10 pikseli, no może być 10 pikseli, ja może zwiększę do 20, zmienię do 20, ona nie będzie aż taka gęsta, to w zupełności wystarczy i dajemy sobie OK. I co dalej? Kolejna rzecz to właśnie przy pomocy tego ołówka włączę sobie jeszcze przyciąganie do siatki. I teraz tutaj, prawda, kliknę w tym miejscu w narożniku i z shiftem zrobię po prostą linię do tego miejsca. Nie? Jest. Teraz zrobię to samo w drugą stronę. Okay? To robię na osobnej warstwie, żeby była jasność, zawsze tą warstwę potem można wyłączyć. I jeszcze dodatkowo zrobię sobie linię poziomą. Powiedzmy, że zrobię sobie linię poziomą zaczynającą się od tego miejsca, prawda, do tego. To mi się ładnie przyciąga to wszystko do siatki, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo wygodna rzecz. I teraz jak mamy już te linie pomocnicze zrobione, no to teraz zrobię sobie trawnik, czyli utworzę sobie kolejną nową warstwę. Przezroczystą. Za każdym razem tworzymy przezroczystą warstwę. Tutaj będzie naprawdę sporo różnych warstw, ale bez tego nie da się po prostu wykonać tego zadania. I teraz dolną część sobie zaznaczę. To mi się ładnie tutaj, tak jak już wspominam, przyciąga do prowadnic i wypełnię sobie to na kolor wiadereczkiem, na kolor zielony. Czyli tutaj wybiorę sobie kolor jakiś zielony, odcień. Tak, żeby to była taka trawka, powiedzmy, i wypełnię to ten obszar, tak? Akurat desen tam miałem zaznaczony, więc tutaj wybiorę kolor pierwszoplanowy. Dobra, tylko muszę wycofać, bo jeszcze tu wcześniej się bawiłem czymś i oczywiście, tak jak już wspomniałem, czasem jest taka sytuacja, że jakieś opcje się wykorzysta i się o nich zapomni, więc oczywiście wszystko jest do ustawienia. I teraz sobie już
Teraz już mam wszystko prawidłowo, nie mam już desenia. Proszę bardzo, jest trawka, tak? I daję brak zaznaczenia. Tutaj jeszcze jest taka bardzo istotna, ważna rzecz, bo czasami jeśli sobie coś pozmieniamy w opcjach narzędzia i zamkniemy GIMP-a, uruchamiamy potem GIMP-a po raz kolejny i te wszystkie ustawienia narzędzia są. Czasami jak ktoś, kto na tyle dobrze jeszcze GIMP-a nie zna, pomiesza sobie w tych ustawieniach, na przykład w tych pędzlach sobie pomiesza, bo to najczęściej tutaj właśnie dynamika będzie włączona, inne rzeczy i tak dalej, to on to wszystko zapamiętuje. Później szukanie tego, gdzie co, w którym miejscu jest, może być czasami czasochłonne, więc tutaj pokażę, w jaki sposób można zresetować ustawienia wszystkich narzędzi do ustawień początkowych i żeby już potem program nie zapisywał tego po raz kolejny. Otóż tutaj, gdzie mamy edycja i preferencje, pokażę tak właśnie przy okazji tej lekcji. W edycjach i preferencjach mamy opcję narzędzia, tak? Tutaj mamy opcję narzędzi, taką właśnie zakładkę. I tutaj właśnie pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to najpierw klikamy tą opcję ustaw zapisane opcje narzędzi na wartości domyślne. Czyli to klikamy najpierw, a następnie wyłączamy tą opcję. Nawet gdyby te dwie były zaznaczone, to te dwie opcje po prostu odznaczamy i dajemy OK. I wtedy już za każdym razem, kiedy uruchomimy GIMP-a, to wszystkie ustawienia wszystkich narzędzi będą zawsze domyślne. Nie trzeba będzie szukać i ustawiać. Dlatego tak przy okazji o tym mówię. Dobrze, i wracamy do naszej perspektywy. No i teraz oczywiście tą warstwę, ja sobie tutaj dam na dół, tak, czyli pod terenie. Widzimy, że mamy już tą trawkę. Teraz sobie będę chciał zrobić ulicę. Jak zrobić ulicę? Tworzę sobie nową warstwę, oczywiście jak zwykle przezroczystą. Wybieram sobie kolor szary. Wybieram sobie kolor szary, tak, bo to ulica to ma taki ciemny grafit, nie? No taka do końca czarna może tak nie jest, ale tutaj wybiorę taki ciemny grafit i oczywiście wypełnię sobie całą tą warstwę, tak? Wypełnię. Oj, nic nie widać, tak? Ale tym się nie przejmujemy, czy coś widać, czy nie widać. Kolejna rzecz to będę chciał zrobić coś, co może przypominać krawężniki, więc oczywiście z obydwu stron, prawda? Tutaj sobie zaznaczę, mogę włączyć opcję dodaj zaznaczenie i sobie z tej strony również, prawda, zaznaczę i wypełnię to troszkę jaśniejszym kolorem szarym na przykład, tak? I wypełnię sobie to wiadereczkiem, prawda? Proszę bardzo. Teraz dam brak zaznaczenia, no i teraz będę chciał zrobić pasy, które wiadomo są na jezdni, może nie poprzeczne, ale zrobię po prostu te, które wyznaczają środek trasy, środek ulicy, tak? Więc jak to zrobić? No tak samo, z dodawaniem zaznaczenia, myślę, że środek jest tutaj, gdzie jest 300 pikseli, więc zrobię sobie takie paski, ok? Czyli co 3, tak? Mniej więcej, tak mi wychodzi, no i tak też zrobię. No, w ten sposób, dobra. I teraz wypełnię to kolorem białym oczywiście. A tu zresztą mam już biały kolor, więc wypełnię sobie te rzeczy, tak? Jest. I teraz dam brak zaznaczenia. No dobrze, no to teraz przydadzą mi się te prowadnice na wierzchu, czyli tutaj sobie przeniosę te prowadnice na wierzch i ewentualnie niekoniecznie muszę mieć je na wierzchu, mogą one być nawet pod tą warstwą, wszystko jedno. I teraz w każdym bądź razie co sobie wybiorę? Wybiorę sobie narzędzie właśnie transformacji warstw, jakim jest perspektywa dla tej warstwy. I teraz co zrobię? Proszę bardzo, widzimy co się dzieje. Ja tutaj sobie może to odłączę, żeby mi nie przeszkadzało. I teraz sobie, prawda, robię tą ulicę, tak? Popatrzcie, to się wszystko przyciąga, tak? A dzięki temu, że mam te linie perspektywiczne, to ja sobie mogę tutaj właśnie zrobić tą ulicę, powiedzmy, w ten sposób, tak? Ona, nie będę ją robił tak, żeby tutaj była aż do samej krawędzi,
bo jeszcze gdzieś muszę budynki ustawić, tak? Tylko mniej więcej ustawiam w taki sposób, aby te odległości były jednakowe z jednej i z drugiej strony, tak? Aby była ta symetria zachowana, która tutaj powinna być. Tutaj dzięki temu, że mi się to wszystko przyciąga, ja mam 100% pewności, że zrobię to równiutko, że zrobię to dobrze. No dobra, dociągnę do tego miejsca, prawda? Ta ulica będzie bardziej zbieżna na przykład w tamtym kierunku. No, może być na przykład w ten sposób, prawda? I dajemy przekształt, prawda? Proszę bardzo, ulicę już mamy elegancko. Jak sobie prowadnicę wyłączymy, patrzcie, co się dzieje, nie? Zaczyna ten nasz obraz faktycznie wyglądać jak przestrzenny, jak w perspektywie. Kolejna rzecz, no to trzeba by zrobić jakieś budynki, prawda? No to oczywiście do zrobienia tych budynków będzie mi potrzebna kolejna nowa warstwa przezroczysta i teraz muszę stworzyć budynki. No, zrobię trzy budynki, ale to takie proste budynki, bez żadnego tutaj udziwniania, ani takich innych historii. Po prostu to zrobię z narzędzia zaznaczania. Powiedzmy, że tu będzie ten budynek, tak żeby okna jakoś jeszcze tutaj zmieścić w miarę. Będą te budynki, no powiedzmy, w tym miejscu. Ja tutaj ustawię sobie jakiś kolor tego budynku. Niech on będzie taki, powiedzmy, taka elewacja takiego na przykład koloru i oczywiście sobie to pokoloruję, tak? Teraz sobie dodam jakieś okna, tak? Czyli wybiorę znów to narzędzie, dam zaznaczenie brak i teraz sobie pozaznaczam te okna, nie? No takie zrobię może takie większe trochę, tak żeby było, wyglądało to jako piętra. Oczywiście mogą to być przeróżne obiekty, kształty, większe, mniejsze, ja to jest takie rysunkowe będzie to takie bardziej, prawda? Rysunkowe takie będzie to, no i dobra, tutaj będą jeszcze takie okna i to sobie pokoloruję na kolor, można tutaj zastosować też taki gradient, ale niekonieczne jest to, żeby uzyskać efekt takiej jakby szyby, tak? Ale tutaj, żeby się już nie bawić, bo to czasowo troszeczkę może zająć zbyt wiele czasu, więc wybiorę sobie jakiś taki kolor. Drugi kolor sobie wybiorę, jakiś taki, prawda, nieco jaśniejszy, czyli taki gradient. No i teraz można sobie na przykład zrobić to na zasadzie takiego gradientu. Te okna, tak? Gradient. Tylko tutaj mi zastosował ten gradient, który miałem, ten blue green, więc tutaj mam ten gradient, który będzie do moich okien, tak? Do moich okien zastosowany. Można zrobić w ten sposób. Można było zrobić też dla każdego z elementów osobno, jeśli byśmy tutaj okresowość sobie zaznaczyli jakąś tam piłokształtną, no to wtedy można taki efekt uzyskać, z tym, że tutaj trzeba by zwiększać parametr przesunięcia, żeby to mniej więcej dopasować, tak? Chociaż nie jest to takie proste dopasować to wszystko. Przy akurat tym kształcie liniowym, ale można troszeczkę tam pokombinować, nie? W jakiś tam sposób. Ale tutaj zrobię to kształt taki, jaki zostaje, a tą okresowość, a zostawię bez tej okresowości, chyba że skrócenie będzie, nie, skrócenie nie będzie działać, bo skrócenie nie będzie zbyt dobrym pomysłem, ale tą trójkątną można zastosować. Dobrze, niech będzie taki gradient i oczywiście go zatwierdzamy, no i jeszcze jakieś wejście do budynku, tak, wejście do budynku, tutaj dam brak zaznaczenia, mam tryb dodawania, tak, wejście do budynku, jakieś takie szersze zrobię, no tutaj już dam jednolity jakiś kolor, powiedzmy, no niech będą to drzwi jakieś takie brązowe, tak, jakieś takie brązowe, wiemy, że brązy możemy uzyskać z odcieni koloru pomarańczowego i sobie wypełnimy to
na brązowo, tak? I mamy taki budynek. Jak teraz zrobić, bo tutaj trzeba trzy takie budynki właśnie zrobić. Więc najprostszym rozwiązaniem jest robić duplikowanie tej warstwy, czyli duplikat warstwy tutaj sobie wybieramy, tak? I jeszcze jeden, tak? Czyli mam tak jakby kopię tych warstw. I teraz narzędzie przesuwania wystarczy, że będę przesuwał sobie te budynki. Jeden, drugi i trzeci, tak? W takiej odległości mniej więcej równej od siebie, w widoku prostym oczywiście. To jest widok prosty, więc w tym widoku one są od siebie oddalone w ten sam sposób. I teraz bardzo ważna rzecz, łączę sobie te wszystkie warstwy w jedną, czyli klikam prawy przycisk myszy na tej warstwie, gdzie jest budynek na samej górze i wybieramy opcję połącz w dół. I tak samo jeszcze robimy tu, połącz w dół. I kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to przechodzimy na warstwa i tutaj wybieramy sobie opcję wymiary granic warstwy, tak? Wymiary granic warstwy, kadruj do zawartości jest najprościej, jeśli wybierzemy, wtedy mamy granicę tej warstwy dopasowaną do po prostu zasięgu tych budynków, tak? Czyli on to wszystko poobcinał. Jest to wygodne z tego względu, że łatwiej im będzie to ustawić względem tych linii perspektywicznych. I teraz sobie oczywiście znowu wybieram narzędzie perspektywicznego zniekształcenia. Powiedzmy, że i teraz jest najlepsza zabawa. Ok? Patrzcie, co się dzieje. Ja teraz dopasowuję sobie po prostu to, powiedzmy, w jakimś tutaj miejscu, tak? Powiedzmy, że będzie dociągnięte do tego. Tu ważne, żeby było to w linii prostej. Tu sobie określamy tą wysokość, tak? Jeśli będziemy się dopasowywać do tej perspektywy, do tej linii, która tutaj jest, to sobie to odpowiednio musimy podnosić albo obniżać, tak? Jeśli jest poniżej linii perspektywicznej, to i tu musi być poniżej linii perspektywicznej, czyli musimy się trzymać tego elementu, żeby uzyskać tą perspektywę. I tak samo się dzieje z dołu. I tu jest właśnie to ustawienie, które pozwala nam ustawić to wzdłuż tych linii perspektywicznych, tak? Tu jeszcze powinienem obniżyć w ten sposób, tak? Żeby tutaj była odległość między tą linią, a tą musi być taka sama, tak samo tutaj na dole, prawda? I w ten sposób zrobiłem właśnie ten efekt takiej perspektywy, że te budynki tak jakby są do środka, tak? No można jeszcze ewentualnie przesunąć w tą stronę, chociaż tu już będzie za blisko tej krawędzi ulicy, co nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Tutaj też, jeśli chodzi o tą ulicę, aha, bo tam nie zatwierdziłem sobie zmian, o to tutaj powinienem troszkę poszerzyć, ale to zawsze można poprawić, nie? Dobra, jeszcze raz te budynki, bo nie zatwierdziłem sobie zmian, ale to już wiem, jak to ustawić, żeby to było dobrze. Tak, tu, tutaj do tej linii, tutaj do tej linii, oczywiście do prosta, bo one muszą być, musimy się pionów trzymać, tak? Musimy się pionów trzymać. Tu jest ok, dobra, przekształć. I teraz jeszcze tą ulicę bym sobie tutaj nieco poprawił, bo ta perspektywa tutaj jest trochę, się tak jakby kłóci, tak? Bo to musi być tak jakby zgodnie z kierunkiem, więc siłą rzeczy będę musiał zmienić tutaj troszeczkę górę, bardziej dać do środka, bardziej dać do środka, jeszcze nawet bardziej, żeby ten efekt był lepiej widoczny. Tak, dzięki temu, że mamy przyciąganie do tych siatek, no to zdecydowanie łatwiej jest to wszystko poustawiać. Dobra, i teraz co robimy dalej? No jak już mamy te budynki, to one na razie wyglądają jak billboardy płaskie, prawda? Więc no musimy dorobić coś, co będzie elementem no, ściany i grubości tego budynku, więc naturalnie tworzymy sobie nową warstwę i tutaj dorabiamy sobie tą część budynku, której nie ma.
No w jaki sposób? No bardzo prosty sposób to robimy. Po prostu wybieramy narzędzie, no z dodawaniem oczywiście jak najbardziej, i po prostu zaczynamy robić takie rzeczy, tak? Czyli rysujemy sobie tutaj taki prostokąt jeden, tutaj taki prostokąt drugi. To nic, że on wychodzi tam trochę dalej. No i tutaj to już muszę powiększyć, bo jednak ten, prawda, obrazek gdzieś mi uciekł w tą stronę. Tu już nie mam za bardzo jak przyciągnąć tego, bo tutaj się nie łapię do żadnych tych, no bo niestety jest to wynik działania perspektywy. No i teraz sobie wypełniam to takim kolorem, który był tym kolorem wcześniej, ale troszkę, powiedzmy, ciemniejszym, tak? Troszkę ciemniejszym, tak żeby odróżnić to kolorystycznie jako inny cień światła, prawda? I wypełniamy sobie to, tak? Wypełniamy sobie to. Proszę bardzo. No, to się popsuło teraz, nie? Ale już są bryły widoczne przynajmniej, prawda? Ale teraz tą warstwę, którą tutaj mam, ja sobie ją przesuwam na dół. Ok? I teraz jak ją przesunąłem sobie pod te budynki, to teraz już widzę tutaj, że te budynki nie są płaskie, tak? Tylko są, po prostu już mają bryłę. No i teraz co robimy dalej? Łączymy sobie te warstwy znowu w jedną warstwę, połącz w dół. I teraz sprawdzamy sobie, tak? Ta warstwa w tym momencie, ja przesunę, jest dopasowana do wymiarów obrazu i bardzo dobrze, tak? Jeśli jest dopasowana do wymiarów obrazu, to teraz chciałbym zrobić te same budynki z drugiej strony. Przecież jak ja bym miał to robić od nowa, to bym chyba, no, troszeczkę był poirytowany, tak? Więc oczywiście jest na to również sposób. Robimy sobie duplikat tej warstwy. Proszę bardzo, mamy. Widać, że są dwie takie same warstwy. Ja przesunę, żeby było widać, tak? Dwie takie same warstwy, które są po prostu nałożone na siebie. I teraz wystarczy, że w narzędziu transformacji warstw mamy oczywiście taką opcję, która się nazywa odbicie, prawda? I mamy tutaj odbicie w poziomie. Klikam w tą warstwę w odbiciu w poziomie, proszę bardzo, od razu mam te bloki po drugiej stronie. Prosta sprawa, elegancko, prawda? No i teraz pozostało zrobić coś, co będzie tam z tyłu w tle również, prawda? Jakieś tam, dajmy na to, inne wieżowce widoczne, czy coś w tym rodzaju, więc w jaki sposób to zrobić? Naturalnie nowa warstwa, jak zwykle przezroczysta, narzędzie zaznaczania prostokątem, no i teraz sobie, powiedzmy, zrobimy, że tam w oddali widać jakąś metropolię, jakieś wieżowce, że jest to jakieś miasto, a tu jesteśmy w jakiejś tam, powiedzmy, ulicy, prawda? Więc odkąd zacząć? No wszystko jedno, odkąd zaczniemy. Powiedzmy, tutaj sobie zrobię coś takiego, potem tu jest dobrze mieć cały czas ten tryb włączony dodawania do zaznaczenia, bo teraz robię sobie właśnie jakieś tam wieżowce, nie? Gdzieś tam w ten sposób sobie pokombinować można, nie? Dajmy na to coś takiego. O, to może trochę wyżej zrobimy, żeby było ciekawiej. Pamiętajmy, żeby czasem tymi wieżowcami nie wyjeżdżać gdzieś poza, no gdzieś tu na ulicę, bo ulica jest ulicą, więc jasna sprawa, tutaj budynków być nie powinno. I sobie po prostu rysuję z tyłu takie prostokąty, które są ze sobą połączone w ten czy inny sposób, w każdym razie, żeby one były ze sobą połączone, tworząc takie wrażenie, że coś tam z tyłu faktycznie jest wybudowane jeszcze, tak? No i maluję to na jakiś tam kolor. Najczęściej jest to wykorzystywany kolor czarny, że to jest daleko, albo może być też kolor szary, czy też kolor w odcieniu tego koloru niebieskiego, który jest widoczny. Tak jakby kolor niebieski symuluje działanie atmosfery, że coś jest bardzo, bardzo daleko. No zobaczmy, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. No na przykład w ten sposób, prawda? Oczywiście ta warstwa jest na wierzchu, więc tutaj to wszystko mi się pokryło, ale przecież możemy to przenieść w dół, prawda? Przenieść w dół, proszę bardzo. Przenoszę to aż pod ulicę, aż pod tą trawę.
prawda, aż pod tą trawę. Ja wyłączę na razie linię perspektywy, proszę zobaczyć, co nam wyszło, jakie fajne rzeczy, prawda? I w ten sposób można też zrobić, jeśli byśmy sobie tutaj dali z tyłu gradient takiego koloru fioletowego, albo co zresztą zademonstruję to za chwilę, jak można to robić w różnych, że tak powiem, kolorystykach jeszcze dodatkowo, prawda? Te warstwy, które są z budynkami, można też połączyć w dół. Połącz w dół, tak żeby było jako jedna warstwa. I co dalej jeszcze można zrobić? Możemy zrobić jeszcze zachodzące słońce, tak? Czyli gdzieś tutaj słońce takie widoczne, że jedziemy w stronę słońca na przykład. Więc proszę bardzo, jak zwykle nowa warstwa. No, bez tych warstw po prostu by była bieda. No i teraz sobie rysujemy z narzędziem zaznaczania eliptycznego. Tu można włączyć zmiękczanie krawędzi i jakiś promień ustawić. No myślę, że koło 30 w zupełności wystarczy i rysuję sobie okrąg, tak? Rysuję sobie okrąg. On może być większy, mniejszy, byleby był to okrąg, tak? Żeby to się przyciąga ładnie, więc nie ma problemu. Kolor słońca już sobie dajemy, najczęściej właśnie żółty. Wypełniamy sobie to, prawda? Dzięki temu, że mamy to zmiękczanie krawędzi, to mamy takie dosyć fajne rozmycie. No i teraz oczywiście tą warstwę jak zwykle trzeba przenieść pod, aż pod te budynki nawet, tak, żeby całkowicie ono było tam z tyłu. No i teraz można się bawić dowolnie tłem. Powiedzmy, że już linie perspektywy już nam nie będą potrzebne, ja już je wyłączę. Siatka już niekoniecznie będzie nam potrzebna, jej widoczność, ale zanim ją zmienię, to na przykład zrobię taki bardzo często w grach wykorzystywany efekt takiego zmierzchu. To wykorzystuje się do tego zabarwienia kolorów fioletowych, więc takie coś sobie tutaj zastosuję i oczywiście wybiorę jako gradient i tu już mam ten gradient. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście tą okresowość sobie wyłączę, tak? Czyli bez okresowości. I teraz można sobie dopasować bardzo fajnie właśnie ten taki efekt wieczorowy, prawda? Czyli już zachodzącego słońca. Można też dać kolory czerwono-pomarańczowe, prawda? I wtedy już mogą się zacząć pojawiać jakieś gwiazdki, nie? Można sobie zrobić, można też w tych budynkach to robić sobie kwadraciki, że są zaświecone jakieś światła jeszcze, tak? Tylko oczywiście te kwadraciki muszą być malutkie, więc trzeba by siatkę zdecydowanie pomniejszyć, ale to jak najbardziej da się zrobić, wykorzystując do tego no to, co już mniej więcej znamy. Jeśli byśmy sobie wzięli, bo tutaj mamy tą siatkę skonfigurowaną, że jest na 20, zrobili ją gęstszą, czyli do 10, o właśnie, i teraz na przykład narzędziem ołówka w kolorze żółtym, na przykład jak zrobić światła świecące się w budynku, no to już będzie sprawa bardzo prosta, wystarczy, że po prostu będziemy klikać w tych miejscach. Naturalnie, jeśli wybierzemy sobie tą warstwę, będziemy sobie klikać w tych miejscach i proszę, no za mały pikselek, to zwiększę go może do 5, zobaczymy, czy nie będzie za duży, może jeszcze troszkę większy, 7 może, warto poeksperymentować, albo 10 nawet ustawię, o proszę bardzo, tak to się przyciąga wszystko do prowadnic. I tak jak przy Minecrafcie trzeba co drugi, tak? I to wtedy będzie dawało wrażenie, że część jest okien gdzieś tam, światła się świecą w budynku, prawda? To tutaj nie w tym miejscu, tutaj w złym, to jak już to tu. I w ten sposób można zrobić, że no już tutaj, prawda, słońce zachodzi gdzieś w niektórych miejscach, nie wszędzie, w niektórych miejscach gdzieś po prostu są zaświecone światła. Bardzo fajna rzecz. Tak jak mówię, co drugi trzeba mniej więcej w takich równych odstępach, żeby było to wszystko w pionie i w poziomie odpowiednio, to wtedy na pewno nam to wyjdzie, tak, i w niektórych miejscach powiedzmy są powłączane tutaj na przykład powłączane światła, co daje taki fajny efekt właśnie
dodaje takiego troszeczkę życia to wszystko, prawda, do tej całej scenerii. Dlatego warto się tak czasem pobawić, porobić sobie takie na przykład historie, nie? Powiedzmy, że tyle tych świateł tu będzie powłączanych. Możecie sobie zmienić też kolorystykę tych budynków, można w każdym momencie. Tutaj nie ma problemu, bo będzie tutaj, wystarczy, że chcielibyśmy dać inny odcień tych budynków, no to nie ma problemu, wystarczy wybrać narzędzie wypełniania i dać nie całego zaznaczenia, tylko wypełnianie podobnych kolorów, a że są to proste, jednolite kolory, więc z tym problemu nie będzie. I na przykład może ktoś sobie zażyczyć, że te moje budynki będą koloru czarnego, na przykład, tak, bo to już będzie noc, dajmy na to, więc może być i w ten sposób, chociaż czarny to tak troszeczkę za bardzo kontrastuje zbyt mocno, więc jak już, to ja bym tutaj dał kolor taki, powiedzmy, nieco bardziej w ten sposób. Wtedy nie ma tego takiego mocnego kontrastu między kolorami, więc można to zrobić w nocy, tak jak tutaj możemy podmienić te kolory, jeśli były takie, można zrobić jeszcze inne, na przykład właśnie tak jak już wspomniałem wcześniej, kolor taka czerwień i powiedzmy pomarańcz taki dosyć też intensywny i też zastosować jako gradient, tak, jako gradient. Mamy już poeksperymentować, prawda? Czyli taki efekt właśnie takiego jakby zachodu, zachodzącego słońca, tak? Więc w ten sposób również można sobie to w dowolny sposób konfigurować. No i potem jak już cały obraz jest już ukończony, no to naturalnie sobie wyłączamy tą siatkę, czyli wyłączamy siatkę i, moi drodzy, proszę bardzo, mamy bardzo ładnie zrobiony efekt perspektywy z wykorzystaniem właśnie linii pomocniczych, które dobrze jest sobie zrobić, bo na ich podstawie właśnie tworzymy tą perspektywę i mamy obraz w perspektywie z wykorzystaniem tylko i wyłącznie narzędzi, które są narzędziami transformacji warstw. To nie tylko i wyłącznie, no bo tu wiadomo jeszcze, korzystaliśmy z narzędzi zaznaczeń w trybach i z kolorowania, z gradientu, także nic nowego, co już było omówione znacznie, znacznie wcześniej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą lekcję.